Nauczyciele Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Smolniku wraz z przyjaciółmi placówki oraz Radą Rodziców zapraszają 21 marca w środę o godzinie 18 do Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej, gdzie odbędzie się gala charytatywna, podczas której będzie można obejrzeć przedstawienie kabaretowo-muzyczne Kobieta w roli głównej. W programie między innymi kabaretowy występ panów pod tytułem Kobiece fanaberie, układy taneczne i wiele innych ciekawych atrakcji. Podczas gali odbędzie się aukcja charytatywna cennych fantów. Wstęp dla osób od lat 18. Zebrane podczas imprezy pieniądze przekazane zostaną na rzecz dzieci Szkoły Podstawowej w Smolniku. Cegiełka w cenie 25 zł do nabycia w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Smolniku oraz w Sekretariacie Oddziałów Gimnazjalnych w Leśnej, a także u przewodniczących. Rady Rodziców. Podczas wieczoru gwarantowana pozytywna energia, dużo śmiechu i dobrej zabawy. Organizatorzy serdecznie zapraszają.